Szanowni Państwo, dzisiaj z opóźnieniem, ale w jakże ważnej sprawie spotykamy się w Kuźnicach pod dolną stacją kolei linowej na Kasprowy Wierch. W tym miejscu historycznym, gdzie w 1936 roku rozpoczęto odważne i jakże wielkie dzieło II Rzeczypospolitej. W tym miejscu dzisiaj zwracamy się z apelem, ale o tym za chwilę, zwracamy się z apelem dotyczącym polskich kolei linowych. Dzisiaj zdecydowano o wyprzedaży rodowych sreber. Dzisiaj zdecydowano o tym, że polskie koleje linowe zostaną sprzedane. Sprzedano tym, którzy zaproponują dobrą cenę. Po prostu tak jak sprzedaje się wszystkie inne przedmioty, które są zbędne. Dziś polskie koleje linowe to dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Dlatego też od wielu miesięcy, można powiedzieć od kilku lat, protestujemy, przyłączamy się do protestu w sprawie zablokowania sprzedaży polskich kolei linowych. Dzisiaj o tym będą mówili pani poseł Anna Paluch. Dzisiaj o tym także będą mówili radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, pan Jan Hamerski, pan Grzegorz Biedroń, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jest z nami i witam serdecznie pan Jerzy Zacharko, przewodniczący Rady Miasta Zakopanego. Jest z nami także pan Piotr Bąk, prezes Stowarzyszenia Klub Mienia Zamojskiego. Wszyscy tutaj dzisiaj zebrani będą mówili jednym głosem, a reprezentują przecież różne stowarzyszenia, różne grupy społeczne. Drodzy Państwo, wyprzedaż polskich kolei linowych szkodzi polskiej gospodarce. Wyprzedaż dobrze prosperującego przedsiębiorstwa przeczy zasadzie. Zostawiam to, co nie przynosi mi kłopotu, co przynosi mi zyski, nie przysparza problemów. Staram się znaleźć nabywcę dla przedsiębiorstw, które z różnych przyczyn są kotwicą gospodarki, które z różnych przyczyn są kłopotem. To jest szkodliwe działanie dla gospodarki, o tym mówiliśmy wielokrotnie w Sejmie, o tym mówiliśmy wielokrotnie na różnorakich spotkaniach. Ale to także jest problem przede wszystkim dla obszarów górskich, dla ośrodków turystycznych w obszarach górskich. Bardzo proszę panią poseł Annę Paluch, ażeby ten wątek, tą część szerzej rozwinęła. Szanowni Państwo, polskie koleje linowe to nie jest tylko pomnik naszej kultury, to jest materialne świadectwo tego, że II Rzeczpospolita umiała dbać o rozwój regionalny, chociaż takich pojęć wówczas nie używano, ale do czegoż się sprowadza rozwój regionalny? Do tego, żeby walory naturalne wzbogacać rozsądnie lokalizowanymi inwestycjami. I tak właśnie postępowała II Rzeczpospolita. Dzięki temu przemyślanemu, sensownemu, energicznemu działaniu z końca lat 30. Podhale, południowa Małopolska jest rzeczywiście atrakcyjnym miejscem wypoczynku, uprawiania turystyki. Bo przecież w istotny sposób majątek polskich kolei linowych pomnaża wartość wszystkich miejscowości południowej Małopolskiej, zwłaszcza Podhala. Perłą tej inwestycji jest oczywiście kolej linowa na Kasprowy Wierch. Bez tego, bez tych urządzeń Podhale nie byłoby sobą, a przecież dźwignią naszego rozwoju gospodarczego jest świadczenie usług turystycznych. Walory turystyczne z pewnością byłyby dużo słabsze, dużo mniej wartościowe. I należy tutaj zauważyć jedną rzecz. Polski rząd we wszystkich dokumentach strategicznych państwa przez wszystkie przypadki odmienia słowo konkurencyjność, konkurencyjności, konkurencyjnością, wzmacnianie przewag konkurencyjnych. I cóż robi wobec Podhala? No, niweczy tę konkurencyjność, bo sprzedaż, trudno tutaj używać słowa prywatyzacja wobec tego procederu, który rząd uskutecznia, ponieważ sprzedaż za wszelką cenę, obsesyjna wyprzedaż majątku w przypadku kolei będzie prowadziła do radykalnego obniżenia walorów turystycznych, atrakcyjności turystycznej, a tym samym możliwości utrzymania się i zarabiania pieniędzy. Zwrócę Państwu uwagę, że wbrew prognozom pana ministra Rostowskiego z budżetem na rok 2013, który zakładał, że na koniec tego roku będzie 13% bezrobocia, już w tej chwili jest 13,4%. Jak można ryzykować obniżeniem, utratą miejsc pracy i wzrostem stopy bezrobocia? Dlatego trudno się dziwić, że wszyscy na Podhale Podhalu, jak jeden mąż przysłowiowo protestują przeciwko tej wyprzedaży, bo nie można inaczej tego określić. Wszystkie organizacje społeczne protestują, przedstawiciele świata nauki protestują, lokalne liczne ogniwa Związku Podhalan, organizacji turystycznych protestują. Wszyscy, bo to jest oczywista utrata wartości. Ale myślę, że kontynuując, oddam głos koledze. Drodzy Państwo, nie tylko głos polityków dzisiaj jest słyszalny na Kuźnicach pod dolną stacją kolei linowej na Kasprowy Wierch. Także będzie słyszalny głos stowarzyszeń, będzie słyszalny głos tych, którzy przemawiają w imieniu środowisk naukowych. Bardzo proszę pana Piotra Bąka, prezesa Stowarzyszenia Klubu Zamojskiego. Patron naszego stowarzyszenia, hrabia Władysław Zamojski, uratował kiedyś Tatry dla Polski, uratował także Morskie Oko i my, członkowie, mamy moralny obowiązek, aby ten kierunek działania kontynuować. Organizowaliśmy od roku społeczny protest poparty przez stowarzyszenia, związki zawodowe, różnego rodzaju organizacje i środowiska. Najbardziej takim może charakterystycznym będzie protest środowisk naukowych, które stanowczo sprzeciwiają się przeciwko zamiarom sprzedaży Polskich Kolei Linowych. Zwłaszcza mam tu na myśli list do pana premiera, który skierowało 217 profesorów z wszystkich ośrodków akademickich Polski z prośbą, aby pan premier wstrzymał te nieodpowiedzialne działania, aby odbyła się na ten temat rozsądna debata. Sam pomysł sprzedaży Polskich Kolei Linowych budzi m.in. sprzeciw dlatego, że najbardziej jak gdyby sztandarowe miejsce zespół kolei linowych Kasprowego Wierchu, a więc nie tylko kolej linowa na Kasprowy Wierch, ale także koleje linowe w Dolinie Gąsienicowej, w Dolinie Goryczkowej są położone na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, najstarszego, największego, najbardziej znanego na świecie Polskiego Parku Narodowego. I wprost ustawy zabraniają tego procederu. Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju z 6 lipca 2001 roku wyraźnie mówi, że przekształcenia własnościowe na obszarach parków narodowych są zakazane. Tym bardziej, że kiedyś ten obszar Parku Narodowego to był w dużej mierze obszar prywatny. Tu, gdzie funkcjonują koleje, to była jeszcze do lat powojennych własność prywatna. Państwo nabyło te tereny w drodze dekretów nacjonalizacyjnych PKWN i w drodze wywłaszczenia drobnej góralskiej własności. Dzisiaj budzą się słuszne pytania, dlaczego w takim razie państwo sprzedaje kolej, która jest na tych terenach. Czy to ma oznaczać początek prywatyzacji Tatrzańskiego Parku Narodowego? A jeżeli prywatyzacja, to dlaczego nie otrzymają z powrotem tych nieruchomości, na których funkcjonuje kolej? Ich dawni właściciele, żyją ich potomkowie, żyją ich spadkobiercy. Warto tu dodać, bo często zarząd PKP czy minister mówi, że sprzedaje tylko akcje Polskich Kolei Linowych, a stanu prawnego gruntów nie rusza. Nie jest tak do końca. Nieruchomości, na których znajdują się obiekty kolejowe w Tatrach, są często nie do końca o uregulowanym stanie prawnym i Polskie Koleje Linowe mogą dokonać zasiedzenia, mogą dokonać nabycia własności gruntu w trybie zabudowy w oparciu o kodeks cywilny. Tylko że dopóki to jest przedsiębiorstwo państwowe, to tego nabycia dokonuje Skarb Państwa. W momencie jak to będzie akcjonariusz prywatny, nabędą to właściciele prywatni. Myślę, że bardzo wiele elementów można by tutaj poruszyć. Zwrócę uwagę na jeszcze jeden fakt. Gdy w 1936 roku budowano kolej, organizacje społeczne protestowały w imię ochrony przyrody przeciwko temu przedsięwzięciu. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj organizacje społeczne bronią Polskich Kolei Linowych, bronią, aby były one podmiotem publicznym, bo dla takiego funkcjonowania kolei jako podmiotu publicznego jest społeczny konsensus. Z tym zgadza się Tatrzański Park Narodowy, z tym zgadzają się organizacje ekologiczne. Próba sprzedaży przedsiębiorstwa tworzy czy buduje nam tutaj konflikt, którego już nie ma, który już dawno wygasł, a ten konflikt był przy tworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego i od 1954 roku na Podhalu jak gdyby wrzało. W tej chwili ta firma, jaką jest PKLSA, potrafiła tak doskonale współpracować z organizacjami ochraniającymi przyrodę, między innymi z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, że stało się to, o czym mówił tutaj pan prezes Piotr Bąk. Tak jak przed wojną 95 organizacji przyrodniczych protestowało przeciwko budowie Polskiej Kolei Linowej na Kasprowy Wierch, tak teraz wszystkie te organizacje protestują przeciwko sprzedaży tej kolejki. Ponadto może zostać wygenerowany również konflikt społeczny z tego względu, że otworzy się tutaj roszczenia o zwrot odebranych gruntów na rzecz budowy tej kolejki. Tym bardziej, że musimy o tym pamiętać, że te grunty zostały wywłaszczone w drodze dekretów nacjonalizacji PKWN i mało tego, te grunty miały na stałe pozostać jak gdyby własnością Skarbu Państwa. W tej chwili ta nieodpowiedzialna decyzja rządowa stwarza taką sytuację, że te roszczenia mogą się tutaj po prostu ziścić i problemy będzie miał nie PKL, natomiast problemy będzie miał Skarb Państwa, ponieważ te roszczenia będą kierowane do Skarbu Państwa i znowu trzeba będzie płacić reparacje z naszych pieniędzy. Kolejną rzeczą to jest sprawa jak gdyby historyczna. Kolejka powstała w 1936 roku. Została wybudowana po 123 latach niewoli. Biedne polskie państwo pokazało, że potrafi dorównać do najlepiej rozwiniętych krajów ówczesnej Europy. I ta kolejka jest dobrem narodowym i my traktujemy ją jako dobro narodowe. Dobrem narodowym się nie kupczy. O dobro narodowe należy dbać i ja sądzę, że to jest powinnością ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, aby o dobro narodowe dbać. Dziękuję bardzo za ten głos, a teraz, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jeżeli panowie redaktorzy pozwolą, pan Grzegorz Biedroń, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodniczący klubu radnych, a po nim także pan Jan Hamerski, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Bardzo proszę panowie, stanowisko Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przypominam, że Sejmik Województwa Małopolskiego podjął rezolucję domagającą się od ministra skarbu przekazania majątku kolei linowych w ręce samorządu województwa małopolskiego. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego uznali, że mieszkańcy terenu powinni być gospodarzem tego przedsięwzięcia, tego przedsiębiorstwa i Małopolska zasługuje na to, żeby być traktowana poważnie przez władze Rzeczpospolitej. Podobne rozwiązania stosowane są na Pomorzu odnośnie spółek kolejowych. Domagamy się, żeby takie same rozwiązania korzystne dla Małopolski były przyjęte przez polski rząd, tym bardziej, że minister skarbu pochodzi właśnie z Małopolski i z Krakowa. Szanowni Państwo, samorząd województwa małopolskiego podjął również uchwałę dotyczącą zakupu akcji Polskich Kolei Górskich, spółki, którą powołał do życia samorząd gminy Zakopane. Sądzę, to jest moje oczywiście osobiste odczucie, że podjęta w tym samym dniu jedna uchwała dotycząca przejęcia przez samorząd województwa małopolskiego PKL-u i druga dotycząca wykupu świadczy o tym, iż władze rządzące samorządowe województwa małopolskiego, władze Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego tak de facto chyba nie są zainteresowane tym, aby ten PKL został przejęty przez samorząd województwa małopolskiego. I myślę, że wszelkie działania, które dotąd miały miejsce, świadczą o tym, iż lobbying posłów z Małopolski, mam na myśli oczywiście posłów koalicji rządzącej tym krajem, jest w Warszawie żaden. Ponieważ nie mamy efektów, żadnej odpowiedzi na nasze starania odnośnie przejęcia przez samorząd województwa małopolskiego Polskich Kolei Linowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Konkludując nasze dzisiejsze spotkanie, przechodząc do jego finału, chciałoby się rzec, że nie znajdujemy uzasadnienia dla wsparcia. Nie rozumiemy premiera Donalda Tuska, który ogłasza, że będzie wspierał starania o przyznanie Igrzysk Olimpijskich Zakopanemu, Małopolsce. Bo z drugiej strony w sprzeczności stoi wyzbywanie się infrastruktury, która te igrzyska będzie pozwalała organizować. Także ten dualizm, w który popada pan premier Donald Tusk, jest dla nas absolutnie niezrozumiały. Dzisiaj uważamy, że jeżeli prawdą jest to, że rząd w materii organizacji igrzysk ma dobrą wolę, to premier Donald Tusk niezwłocznie powinien wstrzymać proces sprzedaży Polskich Kolei Linowych. I o to zabiegamy, bo drodzy państwo, w Sejmie pracujemy teraz nad projektem ustawy, który to projekt pozwala przejąć Polskie Koleje Linowe nieodpłatnie województwu małopolskiemu. Pragniemy, aby przedsiębiorstwo w dalszym ciągu zostało pod kontrolą publiczną, ale nie będzie to możliwe, jeżeli posłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u zablokują ten projekt. To jest ustawa, nad którą obecnie pracujemy. To jest ustawa, która została już czytana, miała to pierwsze czytanie na posiedzeniu wspólnym Komisji Infrastruktury, Skarbu i Samorządu Terytorialnego, 3 sejmowych komisji. Tam otrzymała rekomendację, pomimo tego, że minister transportu nie wskazał żadnych uchybień w tym projekcie, otrzymała rekomendację, aby ją odrzucić w pierwszym czytaniu. Powód? Powód prosty, bo PKL jest właśnie sprzedawana. W związku z tym przygotowaliśmy dzisiaj apel do pana premiera Donalda Tuska o wycofanie się przez rząd z planów prywatyzacji Polskich Kolei Linowych. Wzywamy pana premiera Donalda Tuska, ale także dzisiaj za państwa pośrednictwem polityków Platformy Obywatelskiej, szczególnie tych z Małopolski, ale wszystkich tym, którym dobra narodowe, o którym tutaj mówiono, są bliskie. Wzywamy do przerwania procesu sprzedaży do czasu rozpatrzenia projektu ustawy, o którym mówimy. Uważamy, że każda inna forma potraktowania tego przedsiębiorstwa kłóci się wręcz z polską racją stanu. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Co chcę powiedzieć w takim razie, bo to jest historyczne, wszystkie rzeczy, no to wiemy jakie są. A proszę powiedzieć aktualnie, jakie są szanse na zatrzymanie tej machiny, która już idzie? Panie redaktorze, szanse są zawsze. My ufamy, szanse są zawsze. Jeden z przykładów to spółka Telekom, spółka PKP SA. Ona już była w bardzo dalece zaawansowanym procesie sprzedaży. I ostatnio prezes PKP SA podjął decyzję o wycofaniu się ze sprzedaży. Dzisiaj za państwa pośrednictwem apelujemy do premiera Donalda Tuska, ażeby przerwał proces sprzedaży Polskich Kolei Linowych. To tylko i wyłącznie dobra wola szefa rządu, to tylko i wyłącznie dobra wola organu właścicielskiego, jakim jest, który reprezentuje m.in. minister transportu Sławomir Nowak. My wiemy, że dzisiaj rząd ma olbrzymie kłopoty, ale uważam, że większych kłopotów poprzez sprzedaż chociażby PKL-u nie powinien ściągać nam na głowy. Także panie redaktorze, odpowiadając na pańskie pytanie, szansa jest zawsze, w to ufamy, apelujemy, zwracamy się z apelem do premiera Donalda Tuska. Dodając, ja myślę, że wypadałoby brać naukę z wydarzeń z przeszłości. Przypomnę prywatyzację z czasu rządu Buzka dokonaną na rzecz Eureko i koszty, jakie ze strony Skarbu Państwa ta nieprzemyślana, pochopna i źle przeprowadzona sprzedaż majątku państwowego doprowadziła. Więc nigdy nie jest za późno na wołanie o opamiętanie, o refleksję, o większy szacunek dla narodowego dobra, bo ta obsesyjna wyprzedaż na pewno nie służy Polakom. I minister Nowak reprezentuje polski rząd i powinien identycznie traktować spółki kolejowe z Pomorza, jak spółki kolejowe z Małopolski. Bardzo proszę. Pani poseł, rozumiem, że te plakaty to też jest taki krzyk wołania o to, żeby... Tak jest, szanowni państwo. No, przypomnę, że myśmy zanosili supliki od kilkunastu miesięcy. Pisaliśmy interpelacje. Staraliśmy poruszać się te tematy w dostępny nam sposób, w informacjach bieżących, zadając pytania na komisjach. I te wszystkie przewidziane prawem, ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora i innymi przepisami działania były po prostu demonstracyjnie lekceważone przez rządzącą większość. No i trzeba było zawołać wielkim głosem. Dopiero po zawieszeniu tych banerów, i przypomnę, muszę powiedzieć, że żadna firma PR-owska nie chciała tych banerów mi powiesić. Chciałam powiesić billboardy słusznych rozmiarów, stosownych do rozmiaru tej chucpy, nie waham się tego słowa użyć, którą tutaj prowadzi rząd. Żadna firma PR-owska nie zdecydowała się powiesić tych billboardów, dlatego to są małe banery, 2 na 3 mniej więcej, ale wiszące na prywatnych pozycjach. To dobitnie świadczy, że społeczeństwo Podhala jest przeciwko tej bezsensownej sprzedaży.